Ale. Wczoraj Bagieta powiedział, że nie mogę prowadzić jedną ręką, ale to opowiem wam później, jak dojadę do Magby. Jadę do środka Magby, nie na spot. Comptaram la col·laboració dels dos diputats. Buenos días. Bartolomeu, nawet jak się przyjedzie na czerwonym, to ludzie i tak cię przepuszczą. W Warszawie ludzie się wkurzają, nawet jak nie zejdzie się nikomu drogi. Nagrałeś się jak na czerwonym jeździ? Słucham? Nagrałeś się jak na czerwonym jeździ? Tak. Ja cię kurwa też nagrałem. Dzięki, wszystkiego dobrego, taksówkarz. Kurwa, dam wszystkiego dobrego. Na razie. Magba, fajne muzeum, ciekawe eksponaty. Dobra, opowiem wam, jak to było z tą policją wczoraj. Jechałem rowerem, zauważyłem przede mną DUI checkpoint. Można było go ominąć spokoju ścieżką rowerową, ale oczywiście co zrobił Maciek? Chciał podjechać bliżej i zjechał na ulicę. Na głowie miałem GoPro, które niestety było wyłączone. Oczywiście policja w całej Europie jest taka sama, więc pierwsze co powiedział, to żebym zdjął to GoPro, co pozwoliło mi sekretnie go włączyć, gdy trzymałem je w ręce. Potem mi powiedział, że nie powinienem prowadzić jedną ręką i resztę już możecie zobaczyć. I ahora sopla. Vale? Hasta que yo te diga basta, vale? Okej. Más, 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 más. Vale. Retira. Retíralo. Okej. Muy bien, 0-0. Okej. 0-0. ¿Tienes DNI? ¿Identificación? Sí. Sí. ¿Cuántos años tienes? Es del 99, ¿no? 18. 18. Ya puedes continuar. Señor, pero va a mi hotel, ¿sí? Sí, sí, sí. Oh, gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, hace una película sobre Barcelona. Gdzie ja zaparkowałem? To tu. Schody w środku miasta. Tak jak kolejka na Gubałówkę. Bardziej od tych widoczków mnie interesuje, jak ja wniosę rower, żeby sobie stąd zjechać. Dobra, tu jest mój rower, biorę go na górę. Okej, jestem na szczycie. Jadę prosto do samego morza. Tutaj jest jak w Kanadzie, czyli jak nie masz znaku stop, znaczy, że masz pierwszeństwo. Wiecie, w Polsce jest ten taki rąb. Byłem tam. Byłem tam. Teraz chcę pojechać tam. Spójrzcie na to. Znaczy, są skate stopery, ale tylko sobie wyobraźcie. Puedo conducir? Dzień
zdramatować już tak, nie? All the things, right? Yeah. Okay. That's your job? That's, yeah, the three of them. Okay, take the other three. Okay. I'm clear? Yes, okay. Thank you. Okay. Oczywiście, że wzięli mnie na random check. Ostatni dzień w Barcelonie. Jakbym miał oceniać to miasto, Barcelona na pewno jest śliczna i gorąca, ale z innymi gadało mi się lepiej. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, to miasto dużo wybacza. Mogę na przykład przejechać na czerwonym i nawet jak przejadę na czerwonym, to ludzie i tak się zatrzymają, a w Warszawie ludzie są nerwowi z byle powodu. Ale jednak wolałem ludzi w Toronto czy Londynie. Jestem ostatni przy wejściu na samolot. Wylądowaliśmy na lotnisku Chopin nad Warszawie. Temperatura wynosi plus 1 stopień Celsjusza. Warszawa, tęskniłem.